Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim i skrowym, ale dzisiaj pokażę Wam vlog z zawodów. 20 lutego wyjechaliśmy z moimi jeźdźcami do Barłumina na zawody skokowe, więc zapraszam Was do oglądania. Tak. Przygotowania do zawodów, 7 rano. Pola się stresuje, pierwsze zawody wyjazdowe. Stresujesz się czy nie? Tak. Antosia? Antosia szykuje turbo kucyka. Pania, a ja tak... Mama też czyści, mama też. Mamy taki drzewo specjalne. Pięknie. A gdzie jest Hania? Hania, jak twój koń? Dobrze, a gdzie jest czwarty jeździec? U konia Daria. To idziemy do Darii. Oluś! I doszliśmy do Darii. Daria i Wonton. Jak emocje? Jest stres, ale jest dobrze. Jest stres, ale jest dobrze. No, koniki też, najedzone, napasione. Zaraz pan Krzysiu będzie i będziemy ładować. Jak dojechaliśmy na miejsce, oczywiście wyładowaliśmy konie i chwilkę pospacerowały w ręku dziewczyny. Poszłyśmy z dziewczynami zobaczyć, co się dzieje, sprawdzić, czy już możemy parkour oglądać. I jak przeszliśmy parkour, poznaliśmy ten parkour, przedyskutowałam z dziewczynami, w jaki sposób mają jechać, jak rozwiązać różne tam kombinacje, które pojawiły się w parkourze. Nie ukrywam, że parkour był bardzo fajny. Bardzo intuicyjny, z lewego na prawy, przyjazne na jazdy, więc tym bardziej byłam z tego zadowolona, bo konie, nasze konie, nasi jeźdźcy takie parkury mają naprawdę opanowane. Pojechaliśmy na rozprężalnię, dziewczyny się rozstępowały na zewnątrz, na hale wpuścili nas dopiero już po pierwszych startach. Dziewczyny były na liście startowej 13, 14, 15 i Hania była 18. Rozprężyliśmy się w trzech chodach, bardzo lekko, na długich liniach, stęp plus galop. Niedużo, tak żeby tylko konie rozgrzały swoje mięśnie. Po 2-3 skoki poddaliśmy na każdej z przeszkód, czyli na krzyżaku, na stacjonacie i na okserze. I moi jeźdźcy już stępowali, czekali na swój przejazd. Po kolei dziewczyny oczywiście wjeżdżały na parkour i przejeżdżały swój parkour i zjeżdżały z niego. Ja nie ukrywam, że byłam bardzo zadowolona z jazdy Antosi, byłam bardzo zadowolona z jazdy Hani, Poli i Darii. Oczywiście wkradały się błędy, które przedyskutowaliśmy bardzo skrupulatnie zaraz po startach, tak żeby dziewczyny wiedziały, żeby wiedziały, co trzeba poprawić i nad czym trzeba jeszcze popracować. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że świadomość moich jeźdźców jest bardzo wysoka, bo tak naprawdę jak zjeżdżają, mówię, wiesz, co zrobiłaś źle? Tak, wiem, pani Marto, tu, źle najechałam, tam za bardzo przytrzymałam, tam wyszłam. I rozmowa była taka, że pełna analiza popełnionych błędów była po stokroć taka wartościowa, bo wiedzieli, co zrobili źle, dziewczyny chciały poprawić na następnych przejazdach. Trochę się udało, trochę się nie udało. Na przykład przejazd Darii w Miniel był o wiele fajniejszy pod względem tempa,
Tempo było równe, spokojne, Wonton był bardziej pod kontrolą, a już w LLC niestety ta kontrola dosyć była utracona po piątej przeszkodzie, ale mimo wszystko Daria fajnie sobie poradziła. Tak samo Justa z polą było identycznie. W Miniel było całkiem przyzwoicie, fajny parkour jak na pierwsze zawody wyjazdowe. Muszę tutaj też zaznaczyć, że Pola tak naprawdę teraz pojechała dopiero pierwsze zawody na Juście, drugie, przepraszam, zawody. I to jest para, która dopiero się tak naprawdę dociera, ponieważ wcześniej Pola startowała na innych koniach, ale startowała tylko w naszej stajni. I tutaj taka sama historia była. Drugi przejazd był taki, że Justa po szóstej przeszkodzie stwierdziła, że bardzo chce biec i Pola nie była w stanie jej na tyle wyciszyć, żeby pewnie najechać na przeszkodę, no i postanowiła odjechać kawałek dalej, żeby ją zawrócić i dojechać do przeszkody. Hania przejechała pierwszy parkour gorzej, a drugi o wiele lepiej. Gorzej pod tym względem, że jechała troszkę za wolno, no chciała wyrobić tą normę, ale te tempo było troszkę zbyt wolne, no i potem na ostatnie dwie przeszkody troszkę musiała przyspieszyć, żeby w ogóle trafić w zbliżoną przynajmniej normę, która obowiązywała w tym konkursie. Drugi przejazd był zdecydowanie lepszy, płynniejszy i bardzo taki przemyślany. W konkursie Mini LL startowały wszystkie moje cztery dziewczyny. Daria Filipiec na wontonie zajęła piąte miejsce, czwarte miejsce zajęła Hania Dynowska na koniu Etna, szóste miejsce zajęła Pola na Juście i chcę zaznaczyć, że tutaj to był jej debiut na wyjazdowych zawodach. No i pierwsze miejsce w Mini LL zajęła Antonia Romowicz na Arizonce. No i oczywiście drugi konkurs to był konkurs LL, w którym pokażę Wam wszystkie przejazdy dziewczyn. I na tych samych koniach oczywiście dziewczyny startowały co w Mini LL i przygotowywały się. Dziewczynom poszło, można powiedzieć, bardzo dobrze. Jedynie co u Darii przytrafiła się przypadkowa zrzutka, bo wonton w ostatnim czasie jest dosyć mocno wypoczęty i ma dużo energii. Troszkę czasami mu się zdarza dosyć mocno przyspieszyć w parkurze i to się wydarzyło właśnie. Odskok wyszedł bardzo blisko, no i po prostu zrzucił przeszkodę. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolona ze wszystkich dziewczyn, z tego w jaki sposób prowadziły konie i jak podeszły do obu konkursów. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że Hania po prostu pobiła wszystkich na łopatki, bo norma czasu była 60 sekund, a Hania wyjechała z Etną 59,99 setnej sekundy, więc no, czas nie do pobicia, nie? Genialnie przejechała. Etna bardzo fajnie była nastawiona na odbiór, słuchała i w bardzo ładnym stylu dziewczyny przemierzyły parkour. Tak samo jak i Antosia. Antosia zajęła drugie miejsce na Arizonce, pierwsze miejsce Hania na Etnie i dziewczyny już w dalszych miejscach były dalej. Pola miała problem taki w LLC, że Justa też jej się troszeczkę nakręciła i pojechała Pola po prostu zamiast najechać na przeszkodę, ale zawróciła i oczywiście dalej kontynuowała parkour. Thank you.
Przed chwilą oglądaliście przejazdy z konkursu Minirel, a teraz chciałabym Wam pokazać, jak dziewczyny poradziły sobie w klasie LL. Nie ukrywam, że dla mnie ogromną przyjemnością jest jeździć z dziewczynami na zawody. Bardzo lubię tą atmosferę zawodów, lubię pokazywać nowe rzeczy moim jeźdźcom i szczególnie rośnie mi serce, gdy patrzę na ich naprawdę małe sukcesy i większe sukcesy. Czy stoją na pudle i zajmują pierwsze, drugie, trzecie miejsca, czy w momencie, kiedy wiedzą, że poprawiły swoje błędy, że prowadzenie konia w parkurze było bardzo dobre. Cieszy mnie to, że mogę to doświadczać z nimi i cieszy mnie to, że mam tak fajnych i ambitnych jeźdźców, bo Hania, Pola, Daria i Antonia, które akurat teraz startują, to są osoby, którym myślę, że zaszczepiłam właśnie te dobre jeździectwo. Takie, że one nie prą na to, żeby wygrać. One prą na to, żeby naprawdę przejechać w dobrym stylu, w równowadze i w taki sposób, by koń nie odczuwał dyskomfortu. I było to widać na zawodach. Był bardzo duży przeskok poziomami, przeskok rozluźnieniem i lekkością koni, koni zainteresowanych pracą. Jak patrzyłam na rozprężalnie na nasze konie, a na inne konie, nie ukrywam, że rosło mi serce i sam miałam uśmiech na twarzy, bo dziewczyny pokazały kawał dobrego jeździectwa. A myślę, że właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Były to zawody po bardzo długiej przerwie, bo przez to, że cały rok 2020 praktycznie krążył wokół COVID-a, my niestety nie wyjeżdżaliśmy z końmi nigdzie. I to był pierwszy rok, w którym rzeczywiście nie wyjechaliśmy na zawody wyjazdowe. W tym roku nie ukrywam, że chcę bardzo nadrobić i teraz właśnie był wyjazd do Barłomina i właśnie tutaj oglądacie filmy z dziewczyn przejazdu, ale na pewno będziemy mieli następne zawody, czy w Sopocie, czy w innych miejscach, które organizują zawody regionalne. Następne zawody na pewno dziewczyny będą już troszkę inne konkursy jechały, bo zdecydowałam się tylko przez to, żeby dziewczyny startowały w Minielel i LL, ponieważ dawno po prostu nie wyjeżdżały. Ale na pewno Hania, Daria, Pola czy Antonia następne zawody będą już o oczko wyżej, czyli będą jechały wyższe konkursy.
jakie wrażenia, dziewczyny? Dobrze. Mogę się odebrać nagrodę. A my się to kamery. Ja nie wiem, czy na moją nie muszę to. Tak, i po startach. Frytyczki. Koniki jedzą sianko. Zasłużyły. Dobra, Pola, powiedz mi, jak twoje przejazdy? Dobrze, ale mogło być lepiej. No dobrze, a w mini LL miałaś na czysto, czy nie? Tak. A w LL? Powiedzmy. A Justa postanowiła trochę szybciej biegać, bo dzisiaj była norma 60 sekund i ciężko było to wyjeździć. O, Daria jest. Wątpom, nie wtrącaj się. Nie, jestem zadowolona z mini LL, było na czysto. LL troszkę Wątona poniosło. Wątu też chciał trochę szybciej. Tak. Myślałam, że drugi konkurs będzie ścigany, a nie tam. Ale znów. Jestem bardzo zadowolona i myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Zgadza się. Jeszcze tutaj... O! Hania! Hania, jak twoje przejazdy? Zjeżdżę. Nie możesz. No to w mnie jestem zadowolona, bo jechałam wolno. W LL trochę poniosło, ale jestem zadowolona, bo jechaliśmy bardzo dobrze. No właśnie, a gdzie jest Antosia? Antosia, jak twoje przejazdy? Dobrze, czyli? Dobrze. Dobra, to dla uściślenia. Mini LL, pierwsze miejsce. Antosia? Ja też jestem na drugim w LL, ale jeszcze nie. Tak, ale najpierw mini LL jest pierwsze miejsce. Hania, miejsce które w mini LL? Czwarte. Miejsce czwarte, piąte miejsce. O, o, ta gwiazda. I ten gwiazdor się, który wpycha. I szóste miejsce Pola. I zaraz będziemy szli po nagrody, ale teraz czekamy na wyniki LL, ale już wiemy, że Hania wygrała, bo ma jedną sekundę. Jedną setną sekundy do normy, więc wiadomo, że Hania ma pierwsze miejsce. Antośka prawdopodobnie które? Drugie. I zobaczymy, jak Daria i jak Pola. O, jakie koniki szczęśliwe. A tam nasz szczęśliwy busik. O, i frytki. Pokazywać ładnie pucharki, ładnie, ładnie. Hania pierwsze miejsce w LL. Daria, nie wiem które, ale podarone. Piąte właśnie. Antośka drugie miejsce w LL. I pierwsze w mini. O, Ania luzak. Pola, pokaż się. Które miałaś miejsce? Szóste. Bardzo dobrze. A my z Etną pierwsze. Pierwsze. Etnusia, królowa LL-ki. Jedna setna sekundy do normy czasu. Dobra, pakujemy koniki i jedziemy, słuchajcie, zawody udane. O, idzie Juleczka, luzak z Wątonkiem. No, zbliżam się ku końcowi. To na tyle z vlogu z zawodów w Barłominie. Bardzo się cieszę, że pojechaliśmy na te zawody, tylko żałuję, że nie mogliśmy dwa dni postartować, ale ważne, że chociaż jeden dzień. Dziewczyny zgarnęły nagrody, puchary. Bardzo fajne nagrody organizatorzy Barłomina ufundowali jeźdźcom, więc dziewczyny miały naprawdę niezłą radochę z wygranych i zajętych właśnie miejsc, w których dostawały upominki. Ja tymczasem się żegnam, moi drodzy, i śledźcie nas, bo co jakiś czas będziemy wyjeżdżać, mamy zaplanowane jakieś już wyjazdy inne na zawody i co jakiś czas będę właśnie wrzucać vlogi z zawodów. A tymczasem się żegnam, moi drodzy, i pozdrawiam.